Filip. No cześć, cześć. A Synku. powiedz mi, od kiedy zbierałeś do tej puszki z całymi drobniakami? W ogóle to już dawno, dawno, dawno. Ty ile masz? No nie wiem, jutro idę do banku i to sprawdzam. Tu mam magiczną puszkę, w której jest ogrom pieniędzy. Zaraz się pokażę, ile. Jezu, ale jest. Jakie to jest ciężkie. To jest ponad kilogram waży. To jest takie ciężkie. Muszę to wyjąć z tego najpierw. Patrzcie, ile tutaj siana. Nie ma siana za do bociana. O Jezu. Ludzie, to się to wygina od tego ciężaru. Zobaczcie tutaj kasiory. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda następująco. W tej puszce. O, już nic nie ma, dlatego że dzisiaj byłem w. Poszedłem tak. Poszedłem do banku zapytać się, czy mi to wymienią na banknoty. Powiedzieli, że tak, ale muszę mieć odliczoną, posegregowaną każdą monetę do swojej i do tego muszę to przeliczyć, czyli policzyć i dokładnie powiedzieć im, ile mam tych pieniędzy, wtedy im to daję, oni przeliczą, oni sobie przeliczą, powiedzieli mi tak i dopiero bank wtedy jak przeliczy, może mi dać odpowiedź, ile tych pieniędzy jest faktycznie i dopiero bym mógł dostać przelew na konto i bym z konta mógł sobie wypłacić. A, poszedłem do Biedronki, bo przecież wiem, że w takich marketach oni, jak skończą zmianę, znaczy zamykają sklep, to mają takie maszyny, gdzie rzuca monety i one liczą, ile tej kasy zostało z tych drobniaków. Więc ja jutro idę do Biedronki. Czekajcie. Czekajcie. Idę do tej Biedronki. Mam tutaj wszystko posegregowane. Tutaj 50 groszy, po 50 groszy. Tutaj jest po 20 groszy. Tutaj jest po złotówkach, tu mam 4 złote. Tu mam 10 groszówki. Tutaj mamy 5 groszy. Tutaj mamy 2 grosze. I tutaj mamy groszaki. Obstawiajcie teraz w komentarzu, ile może tutaj być faktycznie kasy. Ja obstawiam, że 6 dych jakoś. Do jutra widzimy się i będziemy mieli ostateczny werdykt, ile tej kasy jest. No i witam Was kochani, aktualnie jestem u siebie w domu, dogrywam się do tego odcinka i chciałem Wam tylko powiedzieć, że poszedłem do tej Biedronki następnego dnia rano przed pracą, żeby zdążyć. Wcześniej wyszedłem z domu, poszedłem do Biedronki i poszedłem tam od razu do jednej z pracownic tego sklepu. Pracownica tego sklepu zaprowadziła mnie do kierowniczki, menadżerki czy tam kierowniczki, już nie pamiętam. Poszliśmy, nie nagrywałem tego, ponieważ nie chciałem robić jakby siary, ale jest tak, takie coś było, że wchodzę do jej pokoju, ona coś tam wypisuje na komputerku odnośnie swojej tam roboty, miała jeszcze dokończyć. Powiedziała, czy chwilę poczekam, ja mówię, że oczywiście, że tak. I poczekałem chwileczkę, ona się w ogóle zdziwiła, że tyle tej kasy mam, bo już na oko mówię, że to jest więcej niż ona zazwyczaj od ludzi dostaje, którzy też chcą wymienić na szelesty. Więc co? Więc jak polegało liczenie? Liczenie polegało na tym, że jest każdy supermarket musi po, jak to się nazywa, na koniec dnia, gdy już sklep się zamyka, muszą wziąć wszystkie drobniaki z kasy i po prostu przeliczyć. I tak samo też muszą z banknotami zrobić. Muszą zrobić saldo konta, konta końcowego dnia, że tak powiem. No, więc mają taką malutką maszynkę na drobniaki. I chodzi o to, że musiałem posegregować się, ponieważ ta kobieta robiła tak, że na przykład zaczęliśmy od jednogroszówek, czyli wsadza tą reklamówkę z jednogroszówkami na taką malutką wagę. Ta waga jest tak zrobiona, że wie, ile jeden grosz waży, więc tyle, ile było, ile te grosze wszystkie miały wagę, ona to przenożyła przez grosza. Później tak samo z 2 groszami, 5 groszami, 10, 20 i 50. I wyszło, uwaga, uwaga,
Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba z dzwonkiem. Ale niestety nie zrobiłem zdjęcia końcowego, ile wyszło na tej wadze, sumowując te wszystkie grosze. Zapomniałem, tak, zdjęcie chciałem zrobić, ale po prostu zapomniałem zrobić i na liczniku na tej wadze wyszło 99,20 groszy. Tak, ja byłem tak pozytywnie zaskoczony, że no naprawdę ucieszyłem się, ale dałem jeszcze 80 groszy ze swojego portfela po to, żeby była równa stówka i wyszedłem z równą stówką na z tego raczej sklepu, z tej Biedronki. Dalibyście wiarę? Napiszcie w komentarzu, ile wy obstawialiście, że z tej puszki dostanę, a dostałem, tak jak wiecie, stówkę.